Cześć, witajcie na kanale CTG TV, ja jestem Jacek. Ja jestem Paweł. I w dzisiejszym filmie zaprezentujemy wam taki oto szalony efekt. A co to będzie, zaraz się przekonacie. Efekt, który widzicie w tej chwili, który mamy dzisiaj na tapecie, to kopia Earthquaker Devices Beat Commander, tak to się nazywa w oryginale. Ta kopia została wykonana, jak w większości wypadków, przez Iron Rider Workshop. W sumie to ten efekt robi dziwne rzeczy, Jacku, nie uważasz? Analog, synthesizer, octaver, fuzo, coś tam. Tak, no zasadniczo totalna destrukcja sygnału i to, co z niego wychodzi, jest... Znaczy może nie jest, ale może być bolesne. Czysty kosmos. Czysty kosmos. Czysty przesterowany synth kosmos. Brudny kosmos. Sterowanie tego efektu jest dosyć rozbudowane. Mamy do wyboru po pierwsze oktawę w górę. Po drugie oktawę w dół. Po trzecie sub, czyli w sumie dwie oktawy w dół z tego, co zdążyliśmy zauważyć. Oczywiście standardowo volume. I oprócz tego jest jeszcze filter. Czyli przesterowanie. Tak. I bass, czyli w sumie mix, blend pomiędzy tym syntezowanym dźwiękiem, syntezatorem, a sygnałem z gitary. Co daje nam duże możliwości kształtowania brzmienia. Kształtowania, czy raczej destrukcji, psucia. Niestety jest to urządzenie monofoniczne, więc granie więcej niż jednego dźwięku kończy się katastrofą. Jeszcze większym kosmosem. Mhm. I jeszcze bardziej brudnym. To co? Lecimy. Graj piękny cyganie. O Boże, czysty sygnał. Na czym dzisiaj gramy? Wszechwspaniały składak VGS-a z gryfem od Old School Guitars na przetworniku Pegasus. I z przetwornikach Pegasus i Sentient. Zobaczymy, może jakieś cewki rozłączymy, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Najpierw czysty. Gały tak. Na 12, więc jak włączymy, to usłyszycie sobie... Pierd. Może jeszcze zanim włączymy, to wspominałeś, na czym gramy, to może reszta łańcucha? No, przydało się. To, co słyszeliście w tej chwili, to czysty kanał MG, który niedawno pojawił się na kanale. 412 Buzzarro na V30 i Levit MTP440, czyli w sumie ostatnio w miarę standardowo. Co, odpalamy kosmosy? Próbuj! My nie ma aż takiego kosmosu. Na razie, poczekaj. Wiesz co, może pokażmy, jak działa każda oktawa pojedynczo. Okej, okay, dobra. To skręcamy tu wszystko na zero. Filtr też na zero. Bez przesteru. Co teraz mamy? Teoretycznie powinniśmy mieć teraz... W tej chwili efekt działa... Bass, czyli ten nasz mix, będzie teraz działał trochę jak volume w gitarze, bo nie mamy nic, co się dzieje w efekcie, więc zasadniczo to, co teraz słyszycie, to jest ten taki jakby lekki przester z Beat Commandera, ale bez żadnego synta, który zaraz zostanie dodany do sygnału, do łańcucha. To co, od przesteru czy od oktaw? No do oktaw. Przester, on zostawiamy okay. Sobie na deser. Sama oktawa będzie brzmiała mniej więcej tak. We'll be right back.
Dobra, dodajemy następną. To może teraz down. Dobra, to tamtą wykasuj. Mhm. Up na zero. Na koniec sub. No dobra, to co? Straszny ten efekt jest. Czekaj. Jeszcze mamy przester. Tak, wiem. Jeszcze został filtr. Możemy sobie go wykorzystać jako przester zwykły. Fajnie, ale za mało kosmosu. To teraz proszę, odpal kosmos. Co teraz mamy w ogóle? Wszystko. Wszystko, tak. Mamy mniej więcej na 2/3 oktawy do góry, nawet w sumie powiedziałbym 3/4, 2/3 sub, trochę ponad połowę oktawy w dół, filtr też na mniej więcej 2/3 i masz więcej sygnału z oktawera niż z gitary. Mamy więcej sygnału z gitary niż z tego i to się zaczyna fajnie blendować, nie? Mhm. Tu już mu trochę brakuje, nie? W tym dole. W tym ustawieniu, jak grałeś gdzieś tam w wyższych pozycjach, to brzmi to trochę tak, jakby przetwuza wpiąć jakiś oktawer. Nie jak oktaw fuz, tylko dodatkowo. Oktawer, tak, oktawer z fuzem. No spoko, okej. Okay. Kręćmy dalej. Chciałeś kosmosy. Mhm.
Wait a sec. Wow, będzie grubo. Graj tam coś. Coś, co znam. I, znaczy, brzmi też jak techno. No to miało brzmieć jak techno. Ale, no nieważne, dobra. W każdym razie, tak, z delayem. Nie, fajnie, fajnie. Trochę się baliśmy, że nie uda nam się wykręcić tutaj z czegoś solidnego, ale jednak się udało. No jakbyście chcieli grać techno, to już w ogóle jest no, petarda. Ja techno na gitarze. Jest, to się chowa. No spoko. Coś jeszcze chcesz mi zaproponować? Nie, ja już się boję chyba. Ogólnie najlepiej się sprawdza raczej w tych wyższych... Wyższych pozycjach. No. Dobra, tyle miałem do zaoferowania dzisiaj z moich umiejętności, no, z mojego braku umiejętności gry na gitarze. Techno było spoko. Techno było spoko, to prawda. Słuchajcie, no jak to zwykle u Ayana Ridera bywa, solidna metalowa budowa. Grafika na froncie. Grafika na froncie. Jak zresztą do wyboru, zobaczyć. Do koloru. Tutaj mamy akurat przełącznik z podświetlaną obwódką, bardzo fajny. Tak. Zasilanie, brak baterii, zasilanie 9V tradycyjne, brak baterii, no i tyle, nie? Jeżeli efekt jest do kupienia, jeżeli ktoś ma ochotę, to piszcie do nas albo do Ayana, jeżeli wam się spodobało, no można wykręcić z niego cuda wianki na kiju i nie tylko na kiju, na gitarze też. Genstick? Genstick, tak. Do tego? Także specyficzny efekt do specyficznych zastosowań. Trochę no, octave fuzz, ale nie do końca. Tak, trochę octaver plus przester, ale nie do końca. Trochę beat crusher, ale nie do końca. Takie wszystko, coś pomiędzy tymi trzema kombinacjami. Także jeżeli wam się spodobał, to... No, uprzedzając pytania, dżemu nie uciągnie. Dżemu nie uciągnie, absolutnie. Na jednej strunie. Dobrze, moi drodzy, kochani, mili. To wszystko na dziś. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o jakichś łapach, subach, a jeżeli nie, to o dwóch łapach w dół. Koniecznie. I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale CTG TV. Adios. Adios.